11 listopada w dzień niepodległości będzie pierwsze publiczne pokazanie projektu architektonicznego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To będzie w Willi Bzów, który jest zabytkowym budynkiem i tam będą pokazane modele, rysunki, projekty i opisy. Początek budowy muzeum przewidujemy na rok 2014. Muzeum jako centrum edukacyjno-muzealne będzie się składało z różnych elementów. Najważniejszy element jest sala wystawowa, która jest tutaj pokazana w dolnym poziomie, później przykryta zielenią. I obok niej są przewidywane wszystkie sale i pomieszczenia edukacyjne, które są na tym samym poziomie co wystawa. A więc bezpośredni kontakt, pozwalając na wszystkie programy, które angażują uczestników w tych programach, że mogą pójść na wystawę, wrócić, a nad tą częścią edukacyjną będą zbiory, więc można pójść i zobaczyć i dotknąć te oryginalne elementy, które może się nie znajdują na wystawie. W tej bryle na, na parterze jest hol wejściowy składający się z części, gdzie będzie można wypić kawę i część salonowa, gdzie będzie można czytać stare gazety przy kominku z widokami z każdej strony na zieleń. Tutaj jest sala wystawowa, czasowa. Sala wielofunkcyjna na konferencje, na spotkania, na uroczystości przewidywane na jakieś 180-200 ludzi. A nad tym obok, na górnym piętrze, jest strefa czy przestrzeń przeznaczona dla pracowników biura.